Fiat Tipo jest przełomowym modelem koncernu, gdyż niewielu producentów decyduje się na wprowadzenie do sprzedaży modelu w wersji sedan. To znamienny i odważny ruch marketingowy, a można go odczytać jako ofertę kierowaną przede wszystkim do odbiorców indywidualnych. Jednak już za kilka miesięcy do sedana dołączy hatchback i kombi. Trzeba przyznać, że Fiat Tipo robi bardzo dobre wrażenie. Nowoczesna linia tego sedana nie zdradza jego obszernego wnętrza i oczywiście olbrzymiego bagażnika, mogącego pomieścić aż 520 litrów. W Polsce sedan Fiat Tipo jest dostępny w czterech poziomach wyposażenia: Tipo, Pop, Easy i Lounge. Trudno nie byłoby się pokusić o stwierdzenie, że właśnie tym modelem Tipo, Fiat pokonał swego rodzaju barierę dźwięku. Bo o ile przez ostatnie lata pochodne modelu 500, choć atrakcyjne przede wszystkim stylistycznie, nie cieszyły się zbyt dużą popularnością na rynku, o tyle zaproponowanie sedana w pierwszej kolejności w bardzo atrakcyjnej cenie stało się prawdziwą rewolucją na rynku samochodów segmentu albo B, albo C, a więc konkurentów takich jak Skoda Fabia czy chociażby Skoda Octavia. Fiat celuje właśnie w ten segment i chyba ma duże szanse sporo zawojować. Zapraszamy do kolejnego odcinka Motomaniaków. Bo popatrzmy chociażby na pięknie wystylizowany przód samochodu. Modny, duży grill. Lampy, które zachodzą na część błotników, w miarę nisko ułożona maska. Te wszystkie elementy powodują, że samochód może się podobać. I to, co chyba najważniejsze, Tipo został stworzony jako klasyczny sedan z olbrzymim bagażnikiem, bo wyobraźcie sobie, że w tej postaci bagażnik ma aż 520 litrów pojemności. Tył Fiata Tipo także nie budzi żadnych złych skojarzeń, bo zobaczcie, lampy bardzo ładnie zaprojektowane, zachodzą na część tylnego błotnika, w środku, wewnątrz tego rogalika mamy lampę cofania, także wszystko zostało bardzo ładnie zaprojektowane i trzeba powiedzieć szczerze, że wykonane. Ta listewka srebrna łącząca obie lampy zespolone także dodaje jakiegoś uroku tej konstrukcji. Fiat Tipo ma liczne pomysłowe rozwiązania ułatwiające życie tym, którzy w nim zasiądą zarówno w roli kierowcy, jak i pasażera. Dowodem tego jest bogate wyposażenie standardowe oraz dostępność innowacyjnego systemu Uconnect z dotykowym 5-calowym ekranem z połączeniem Bluetooth do zestawu głośnomówiącego i streamingu audio, czytnikiem SMS, sterowaniem głosowym, gniazdem AUX i wejściem USB z obsługą iPoda, przyciskami na kierownicy i na zamówienie, kamerą cofania oraz zintegrowaną nawigacją TomTom 3D. Zobaczcie chociażby na pokrywę wlewu paliwa. Niby drobiazg, a tak została zaprojektowana, że dodaje smaku tej części karoserii. I tak jak już powiedziałem, w tym samochodzie w cenie podstawowej, a więc do końca marca w ramach zapisów 42 600 zł, od 1 kwietnia prawdopodobnie 45 000 zł, w tej cenie podstawowej mamy praktycznie wszystko, co jest niezbędne w samochodzie typowo rodzinnym, bo powiedzmy sobie szczerze, ten sedan został stworzony właśnie z myślą przede wszystkim o odbiorcach indywidualnych. Dlaczego? Dlatego, że ma 5 wygodnych miejsc, ma bardzo obszerne wnętrze, ma potężny bagażnik i doskonale w związku z tym nadaje się na dłuższe trasy. A służy temu między innymi to, że w podstawowej wersji mamy radio, mamy USB, mamy manualną klimatyzację. Co więcej potrzeba rodzinie? Samochód naprawdę jest bardzo wygodny. Sedan jest pierwszym modelem Tipo nowej generacji, a już w Genewie Fiat Chrysler Automobiles zaprezentowała dwa kolejne modele, dwie odmiany tego modelu, a więc wersję hatchback i wersję kombi.
Poza silnikiem 1.4 95 koni mechanicznych do wyboru jest także silnik 1.6 110 koni mechanicznych, który może współpracować z 6-stopniową przekładnią automatyczną. Ponadto w ofercie są dwa silniki diesla: 1.3 Multijet o mocy 95 koni mechanicznych oraz 1.6 Multijet o mocy 120 koni mechanicznych. Otwierająca cennik wersja Tipo wyposażona jest w silnik benzynowy 1.4 o mocy 95 koni mechanicznych połączony z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Bogate wyposażenie standardowe tej wersji zawiera już między innymi klimatyzację, radio z portem USB, centralny zamek sterowany z pilota w kluczyku, elektrycznie sterowane szyby przednie oraz elektrycznie wspomagany układ kierowniczy z dwoma trybami pracy wraz z dwupłaszczyznowo regulowaną kolumną kierownicy.